Witajcie. Na wstępie chciałem powiedzieć, że nie jestem jakimś tam recenzentem czy youtuberem w pełni słowa tego znaczeniu. Po prostu kupiłem kas i chciałbym się z wami podzielić moimi spostrzeżeniami. Więc jeżeli jakieś tam są błędy językowe czy coś, to sobie z tego nic nie róbcie. Dajcie z tym spokój, a dzisiejszym, no to w cudzysłowie, bohaterem jest ten kas. Jest to LS2 Advant X. Jest sporo filmów na YouTubie. Różnych recenzentów i tak dalej, fakt, że wszystko anglojęzyczne, ale to tam włączyć sobie tłumacza to nie problem, więc tutaj nie będę się jakoś specjalnie rozgadywał o szczegółach tam technicznych, czy tam takich, czy owakich, to nie o to chodzi, po prostu w tych wszystkich recenzjach jest kilka, jakby to powiedzieć, rzeczy, których jest tam niepowiedziane, a co myślę, że jest ważne, przynajmniej dla mnie i może i dla kogoś z was być to też pomocne. Tak ogólnie w skrócie to tylko mogę powiedzieć, że, poczekajcie, mam tu ściągę, jest to skorupa z kompozytu z włókna szklanego, tam nie jestem aż biegły w tych sprawach, ale jest to właśnie z kompozytu włókna szklanego. Jest to kask ze szczęką otwieraną do tyłu. Wszystko tu chodzi ładnie, bez żadnych jakichś takich zacięć, bez niczego. Teraz tak dla mnie czego nie widziałem w innych recenzjach, to jest to, są te tak zwane mikroszczeliny przy wentylacji, przy cieplejszych dniach, to taka wentylacja jest fajna. Chodzi to dosyć tak luźno, to wszystko chodzi, ale tą szczelinkę idzie i tutaj delikatnie, ale idzie ją zrobić. To jest, dla mnie tego nie było w innych jakichś różnych recenzjach. Dla mnie to jest jakaś taka sprawa też ważna. No, tu chodzi leciutko, w każdym tym nie ma jakiegoś tam oporu. Tu, od tego miejsca jest jakiś tam opór. Tu chodzi lekko. Tutaj, aby faktycznie nie było żadnych ząbków, nie było nic. O, tu być zaczynają się takie... Z wyczuciem tego też jest. Myślę, że wydaje, że będzie jakiś tam mały problem, ale jest ta mikroszczelina i to w jakieś cieplejsze, gorące dni właściwie, to może być przydatne. Nie wiem, w innych recenzjach właśnie tego nie było. A mówię, chyba to jest rzecz dosyć ciekawa. Co tu jeszcze? Aha. No kask, no to jest... To kask wyściółka. Dosyć grubawa. Ładnie przylega do policzków. Dosyć, bym powiedział, że nawet mocno dolega. Także tu pod tym względem, no wentylacja, jest tu wentylacja, tu jest wentylacja, jakaś tam, o, no wiadomo, na szczęce też jest tutaj ta wentylacja. Teraz tak, co tam do technicznych, to sobie możecie wszędzie wyczytać, czy to na internecie, czy gdzieś, tak, tutaj nie będę tego jakoś się z tym rozwodził, tylko teraz tak, zobaczcie wygląd tego LS-a, a tego LS-a, jest różnica, no różnica jest w rozmiarze
dosyć sporo. Ten jest mój poprzedni, ale już się wysłużył. Ten tu właśnie nie miał tej szczeliny. Miał taką szczelinę, ale tylko tyle i to wszystko. Nie zawsze to się tak sprawdzało, ale no, taka tylko była. Ale różnica jest tu spora, jeżeli chodzi o rozmiar. Obydwa kaski, pomimo tego, że ten jest większy, ważą 1600 gramów. Ten chyba ciut więcej, chyba 1050 i plus minus tam 50, a ten 1600. Pomimo tej właśnie tej wielkości i tak jest to lekki kask. Co jeszcze? Aha, zapięcie. I co mnie wkurza, to jest w porządku, tu. Przy zakładaniu, a ja noszę okulary, przy zakładaniu troszeczkę to za krótko wystaje. Nie można tu zbyt mocno tego przygiąć. Trzeba troszeczkę pokombinować. Ja mam oprawki, gdzie są końcówki są zakrzywione, więc nie ma możliwości, żebym je zdjął i zakładał już w kasku. Zresztą tu jest dosyć ciasno, więc to jest dosyć problematyczne. Jeżeli ktoś nosi okulary, to niech po prostu na to uwagę też sobie zwróci. Tak, aha, teraz tak, ja noszę inaczej. Ja mam ten kas ma rozmiar L-kę. Tam jest 59,60 cm. Ja mam rozmiar głowy 60. Więc ten kask pasował idealnie. Nie za duży, nie za mały, wszystko dopasowane. Były tam jakieś tam drobne problemy, tam gdzieś tu mnie to uciskało, ale to tylko delikatne, także tam się tam gdzieś tam troszeczkę przygięło. I po prostu to funkcjonowało. Za to tu zamówiłem, fakt, przyznaję się, nie byłem w sklepie, tylko zamówiłem przez internet. Tu zamówiłem L-kę i co się okazało? Się okazało, że jest bardzo, bardzo ciasny. Jest bardzo ciasny. Szczególnie w tych miejscach, gdzie się zaczyna ten grubszy EPS. To strasznie to uwierało. Głowę ciężko było wsunąć, tu nie wiem, może widać, ale ciężko tutaj było wsunąć głowę do samego końca. I to jest także, jeżeli ktoś ma, tak jak ja, rozmiar głowy 60, no to albo jeździć do sklepu i przymierzyć, albo wziąć, tak jak w tym wypadku, XL-kę. XL-ka dopasowana jest idealnie, nie ma luzów ani w prawo, w górę, nic kompletnie, jest sztywno na głowie stoi, nie potrzeba nic tutaj działać, więc pod tym względem też na to uwagę zwrócić. Tak, no to już wam powiedziałem. W komplecie jest też druga szybka. Nie mam tutaj teraz przy sobie. Jest ciemna szybka w komplecie. Kask na tą chwilę, czyli początek roku 2.4, koniec 2.3. Kosztuje 1300 zł, tak, plus minus parę złotych, około 1300 zł. Jest też bliźniaczy kask, ten LS2 Advanced, ale solid. Nie wiem, czy to właściwie dobrze wymawiam, ale tak to jest. Jest on z poliwęglanu, nie poliwęglanu, nie, z tego, termoplastyczny, czekajcie, mam tu gdzieś ściągę, mieszanka poliwęglanu i materiałów termoplastycznych, znaczy z plastiku, coś takiego jak ta. Jest podobna, ściółka jest ta sama, troszeczkę różni się wizjerem.
Tu jakieś ma węższe, no ale to sobie zobaczcie sobie w tym, w internecie. Ale jest tańszy, bo coś w tej chwili nie pamiętam, ale coś około 900 zł, może nawet nie całe. 900 zł kosztuje ten kask. Nie ma tutaj z tyłu wentylacji. Tu ma podwójną chyba wentylację. Nie, tak, tu jest na jedno. Tu ma podwójną wentylację. Mówię tak, się wizjerem i się różni właśnie z budową skorupy. Także jeżeli ktoś by chciał mieć tańszy kask, coś w tym stylu jak ten, no to jest taka możliwość. Mówię, coś około nawet chyba nawet 900 zł nawet nie kosztuje. Jeszcze tak, teraz jedna rzecz, która też jeszcze mnie tutaj denerwuje, no to jest wiadomo to. To jest mocno chyba będzie wkurzające, nie miałem tego wcześniej, tu mam tutaj z boku, to też to chodziło różnie, ale jakoś tak było to fajnie. Tu może być to może i mocno wkurzające, na razie nie jeździłem w tym dużo, ale to z precyzją to może być kiepsko. No to rzecz, ta rzecz też może troszeczkę wkurzać, no ale podejrzewam, rozumiem dlaczego tutaj go nie dali, no skoro się otwiera cały ten, cała szczęka, więc to by musiało, to by przeszkadzało, no więc dlatego dali to u góry. Zanim kupiłem ten kask, zastanawiałem się jeszcze nad Sharkiem Evo ES i HJC I100. Jeżeli chodzi o Sharka, no już jest parę lat na tym na rynku, więc no jest tam dużo różnych opinii, gdzieś tam się wizjer rysuje przy otwieraniu i tak dalej, no te normy też tak różnie są, to jest najnowsze, są normy 0,20, coś tam było, te najnowsze 22,06, te normy najnowsze, więc tamty był starszy, miał tę starszą normę, akurat no, na normy to nie patrzę, bezpieczeństwa nie patrzyłem w momencie, tylko że tam się rysował wizjer. Z kolei HJC I100 trochę wszystko było ładnie, tylko przerażała mnie troszeczkę masa. 1900 gramów, no to porównając z tym 300 gramów, no to jest sporo. No na szyi to jest odczuwalne, będzie na pewno. To będzie odczuwalne na pewno. Do tego dojdzie jeszcze jakaś kamerka, dojdzie interkom, więc no, masa też tu się zwiększy. A tam no, jednak to troszeczkę na głowie no, jest pora, więc padło na to. Zobaczymy po całym sezonie, jak to będzie się sprawowało. Na tą chwilę myślę, że będę chyba zadowolony z tego kasku. No i to tak myślę, że chyba tyle, co miałem do powiedzenia. Resztę sobie możecie obejrzeć na innych anglojęzycznych recenzjach. Tam macie szczegółowo co i jak. Ale nie wszystko jest tam powiedziane. A, pinlock też w zestawie jest. Pinlock też w zestawie jest. Ale tam wszystko macie powiedziane. No więc to tyle, jeżeli chodzi o ten kask. Krótki materiał, ale no nie będę się tam też jakoś specjalnie się rozgadywał, no bo to wszystko macie, wszystko jest w internecie, więc no to by było tyle. No to na razie, szerokości, trzymajcie się. I jeszcze jedno, jak macie jakieś pytania, co was by interesowało, to piszcie w komentarzach, postaram się to w miarę jakoś szybko odpowiedzieć. No chyba już teraz będzie wszystko.